Tadeusz Godziński, tegoroczny król Sieradzkiego Bractwa Strzeleckiego. Panie Tadeuszu, ciężko było? Uważam, że zawsze zdobycie królestwa jest ciężkie, a w tym przypadku również. Jest to po raz trzeci zdobyty tytuł króla kurkowego Bractwa Sieradzkiego. No, muszę powiedzieć, że zgodnie z hasłem ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie, to oko jest, nie chwaląc się, w miarę możliwe dobre, bo udało mi się w tym roku zestrzelić króla kurkowego, czyli kura. W zeszłym roku królem został Jerzy Kowalski, w tym roku Jurka nie mogło być, sprawy rodzinne. Jak konkurencję pan ocenia? Konkurencję oceniam na wysokim poziomie. Towarzystwo, które strzelało, no powiem, bardzo celnie, bo można powiedzieć, że skupienie do pozostałych tarcz tych zawodników to jest w granicy 5 zł. To czyli można powiedzieć, że to każdy bardzo celnie strzela. No, niemniej jednak wyłowienie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zgodnie z zasadą, kto lepszy, ten zdobywa pierwsze i drugie i trzecie miejsce. Pozostali, no, biorą udział w zawodach. No właśnie, jakie przywileje daje tytuł króla kurkowego? Przywilejem tytuł króla kurkowego daje, że no po prostu kur kurkowy przewodzi Radzie Królewskiej. Rada Królewska składa się ze wszystkich króli z poszczególnych lat, przewodzi, no i ma decydujący głos, może nie całkiem, ale decydujący w Radzie Królewskiej. Ślicznie, dziękuję i gratuluję. Dziękuję. Brat Zbigniew Krasiński, zdobywca tarczy portalu internetowego Sierad Stomy. Panie Zbyszku, ciężko było zdobyć tą tarczę? No, ciężko, konkurencja była duża, zarówno wśród braci sieradzkich, jak i gości, którzy przyjechali do nas z innych bractw, ale myślę, że tarcza ważna jest i warta tego, żeby o nią powalczyć i tym razem mnie się udało. No właśnie, bo na dzisiejszym strzelaniu nie tylko bracia z Bractwa Sieradzkiego, ale również z Bractwa Łódzkiego, Świętokrzyskiego brali udział. Tak, jako bracia tutaj nawzajem się odwiedzamy, my jeździmy na strzelania do tych brac, do Łasku, do Łodzi, do Kalisza, do Kielc i też koledzy w ramach rewanżu przyjeżdżają do nas. Dzisiaj być może pogoda nie była najlepsza i troszkę niektórzy byli zniechęceni tą aurą, taką deszczową, ale i tak goście przybyli. Myślę, że świetnie się bawiliśmy. Część trofeów wzięli goście, część wygraliśmy my, zostało się w Sieradzu, więc myślę, że to był bardzo mile spędzony dzień, pomimo tego, że no, nie było pięknego słońca. No właśnie, również brał pan udział w strzelaniu o króla kurkowego. Niestety nie udało się. No, tu było blisko, blisko. Strzelający po mnie brat Tadeusz został królem kurkowym. Ja zdobyłem tytuł pierwszego rycerza. Kolejny z braci drugiego rycerza, więc tworzymy trzyosobową Radę Królewską i będziemy starali się oficjalną intronizację królewską zrobić, zawsze mamy to w zwyczaju, na którą już z góry zapraszamy. Myślę, że to będzie na przełomie roku 2017-18 z takim akcentem może biesiadno-balowym. Myślę, że sympatyczna, fajna impreza. Wtedy nowy król formalnie przejmuje władzę od króla ustępującego. Gratulujemy. Dziękuję bardzo.